Cześć, ostatnio wpadłem na pomysł, o czym możemy sobie porozmawiać na tym kanale i porozmawiamy sobie o zdjęciach, a mianowicie o tym, jak dane zdjęcie zostało przeze mnie wykonane. Ten format będzie polegał na tym, że raz na jakiś czas wybiorę sobie zdjęcie, bądź wy podeślecie zdjęcia, które chcielibyście usłyszeć, jak zostały wykonane, i omówimy sobie, czego użyłem, w jaki sposób użyłem, jak doszło do tego, że to zdjęcie powstało. I dzisiaj na tapetę weźmiemy sobie zdjęcie Dorotki, to, które widzicie w tle. I jego historia jest dość prosta, bo ja bardzo często wykonuję takie spontaniczne zdjęcia. Jeżeli widzę światło, które jest dla mnie inspirujące, to staram się wymyślić, co można by z takim światłem zrobić. Tak jak tutaj widzieliśmy, widzimy. Tak jak tutaj widzimy, jest to światło z okna. Okno jest w tle. I chciałem stworzyć ramę, więc troszeczkę przysłoniłem zasłony z lewej i z prawej strony. Wstawiłem sobie Dorotkę po środku, tak mniej więcej, i chciałem doświetlić jej twarz. Jej twarz doświetliliśmy takim lusterkiem, które trzymała sobie po prostu w rękach. Całe zdjęcie jest wykonane Fujifilm X-Pro 2 z obiektywem 35 mm 1.4. Zdjęcie było wykonane na 1.4. Nie pamiętam, jakie dokładnie to były czasy. Dodatkowo założony był filtr Black Promised 1.4, dlatego ono jest takie troszeczkę bardziej miękkie. I bawiliśmy się tym lusterkiem, żeby uzyskać jakiś fajny, ciekawy kształt. Maile. Żeby uzyskać jakiś fajny, ciekawy kształt na twarzy. I to tyle. Bardzo proste zdjęcie, wykonane pod wpływem chwili i światła, które gdzieś tam się pojawiło w naszym domu. Dużo zdjęć takich mamy, że pojawia się światło i staramy się to wykorzystać. Jak tylko Dorotka jest w domu, to staram się ją sfotografować w tym świetle. Jak jej nie ma, to szukam sobie jakichś przedmiotów. Po prostu fotografuję światło jako taki szkic na przyszłość, który pokazuje mi, że fajne czasem światło wpada do domu i można je w przyszłości wykorzystać nawet do jakiejś takiej bardziej skomplikowanej sesji. Może nie skomplikowanej, ale z jakimś pomysłem. No i tyle. Korzystajcie ze światła tego, które gdzieś tam wam wpada przez okna, bo czasami nawet tego nie zauważamy, że mamy fajne światło w domu. Także obserwujcie. Ja bardzo dużo obserwuję światło. Bardzo często jest tak, że po prostu sobie siedzę przez ileś tam minut i patrzę, jak to światło się przemieszcza i jak wpływa na nasze mieszkanie i co w przyszłości można z niego zrobić. Także polecam. I to tyle. Jutro będzie odcinek o zadaniu nowym. To na razie to wszystko. Trzymajcie się. Hej.